To urodził się dnia 6 sierpnia, nawet w najgorszych okazjach nie porzuca swych przyjaciół. Jest to charakter szlachetny i prawy, dążący do samoudoskonalenia. Szlachetny i dumny. Gardzi rzeczami małymi i marnymi, nie potrafi popełniać marnych czynów, nawet pod naciskiem konieczności albo obrony własnej. Dobry z niego przywódca, innych ludzi. A jego uczucia miłości są ogniste i silne. Żadna ofiara nie jest dlań zbyt ciężką, gdy chodzi o poświęcenie dla osoby kochanej. Prawdziwie wierny i poświęcający się przyjaciel, nie porzucający drugiego nawet w najgorszych okazjach. Podziwia wszystko, co piękne i wzniosłe. Okazuje skłonności idealistyczne i mistyczne, a nawet jest bardzo odległym od spraw codziennego życia czasami i trosk materialnych. Serce jego odgrywa w życiu większą rolę, aniżeli umysł. To też można na niego wpłynąć poprzez sympatię, miłość i ocenienie prawdziwych wartości. W sprawach materialnych nie jest egoistą, natomiast znacznie większe zainteresowanie okazuje, gdy chodzi o zyskanie uznania innych. Ale nie chce słuchać, gdy mu ktoś doradza. Lubi życie rodzinne, ale tylko przy własnym ognisku domowym. Co mu grozi? Brak inicjatywy spowoduje straty majątkowe, jakie będzie mieć do zawdzięczenia tylko samemu sobie. Wady jest powierzchowny i łatwo podlega złym nastrojom. Nieraz nie odznacza się ani swymi zdolnościami wykonawczymi, ani też wynalazczością. Daje się raczej unieść falą życia, nie czyniąc zbytnich wysiłków w kierunku opanowania warunków życiowych. To też brak kierunku w życiu może go doprowadzić do rezultatów niepomyślnych. Może nawet być dość szczęśliwym w życiu, ale nie uda mu się zachować na stałe swojego majątku i uchronić przed stratami materialnymi. Do czego powinien dążyć? Niechaj się stara przezwyciężyć swe lenistwo.